Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Witam wszystkie wagi, też zodiaku, które mają wagę oraz w ascendencie. Także moi drodzy, tutaj można szukać odpowiedzi, rad w swoim ascendencie, jak go obliczyć. Podawałam link, jest link również na kanale, nie w jednym miejscu. Ale jeśli chcecie, to zawsze Wam ten link udostępnię, to jest darmowy. Oczywiście, moi drodzy, musicie znać datę oraz godzinę urodzenia, bo to jest bardzo ważne. Tu godzina robi, godzina w tą czy godzina w tamtą, to jest bardzo ważne, bo błędna godzina może oznaczać już całkiem inny znak. Także, moi drodzy, zaczynamy. To tyle ode mnie na razie. Rozkład z kart Tarota, anielski klucz oraz Lenormand na koniec. Tarot, proszę, daj rady, wskazówki dla wagi na listopad. 4 tygodnie, 4 karty na każdy tydzień. No tutaj waga w tym miesiącu to czegoś się obawia znowu. Moi drodzy, zaczniemy od początku. Coś będziecie ukrywać przed światem od początku, ale też może być ktoś nieszczery w tym miesiącu. Tutaj są jakieś sprawy, które Was ograniczają, możliwe, że jakieś blokady, manipulacje wychodzą. Może być tak, że możecie poczuć się oszukani, okradzeni z czegoś na początku miesiąca. Ktoś jest nieszczery. Również możecie poczuć w Waszym związku miłosnym, partnerskim taką blokadę, rutynę. Pewne ograniczenia z rodziną również, pewne ograniczenia. Może to ze względów finansowych, ale też może być sprzeczka. Moje kochane wagi, tutaj może być sprzeczka z kobietą z rodziny. Albo jakaś taka wymiana zdań. Ktoś może za bardzo chcieć Wami dominować. Nie pożyczajcie również pieniędzy w tym miesiącu, bo ich nie odzyskacie, bo tutaj później wyjdą tylko z tego straty. Także nie dawajcie się wciągać w jakieś różne takie gierki finansowe, jakieś manipulacje, bo tutaj jest jakiś taki pokazany człowiek, kobieta bądź mężczyzna koło Waszego domu, kto chce tutaj wyciągnąć od Was finanse czy też informacje, chce zarządzać. Jest tutaj coś takiego pokazanego, że macie ograniczenia przez to wszystko i macie straty bardzo prawdopodobne. Także uważajcie na to. Możecie wspominać po połowie listopada pewne stare czasy, ale też, moi drodzy, możecie pominąć jakąś imprezę w tym miesiącu ze względów może też zdrowotnych, a z drugiej strony może być tak, że będziecie musieli w jednakowym czasie gdzieś wyjechać. Bo tutaj szykuje się podróż. Moi drodzy, podróż nie za daleka, taka lokalna, do jakichś przyjaciół. Do przyjaciół, których trzeba będzie pocieszyć, wyjaśnić pewne sprawy, bo tam mogą być kłopoty. I też możliwe, że to jest przyjaciel, przyjaciółka, która bardzo Was oczekuje w tym miesiącu. Także tak to wygląda dla wagi. Na początek. W miłości właśnie ja tutaj widzę
taki niedosyt, ponieważ możecie czuć troszeczkę, moi drodzy, taką blokadę, jakieś niedocenianie. No nie wiem, tutaj jakieś ograniczenia miłosno-uczuciowe są. Też tutaj osoby, właśnie tak jak mówiłam, koło domu rodzinnego, koło waszego domu są takie nastawione bardzo jakoś tak drapieżnie. Nie podoba mi się to. Drapieżnie, czyli tak jak mówiłam wcześniej, mogą żądać od was pewnych spraw finansowych, bądź też, no nie wiem, będą chcieli coś od was i wy nie będziecie chcieli spełnić tego po prostu. Może też być tak, że wy macie dużą rodzinę. Jakoś tak mi się wydaje, że wy macie sporo osób do odwiedzenia w tym miesiącu. Tutaj kobieta na was czeka, tutaj kobieta koło domu czegoś oczekuje od was. Tutaj macie blokadę w miłości przez to wszystko. Jesteście rozerwani. Także tak to wygląda. Moi drodzy, zadbajcie o siebie w tym miesiącu. Pomyślcie o zmianie może wyglądu, makijażu, fryzury, stroju. Bo czujecie się trochę przytłoczone, drogie wagi. Pomyślcie o sobie. To będzie prawidłowy tok rozumowania dla was, jak zadbacie o siebie. Również w waszym zdrowiu stany zapalne mogą się pokazać. To może być związane z plecami, z korzonkami, bóle zatok i też sprawy takie wirusowo-bakteryjne się pokazują, a nawet problemy skórne. Nie są to bardzo wielkie problemy, no ale jednak trzeba na to zdrowie zwrócić uwagę, bo może powrócić jakaś choroba wirusowa czy bakteryjna, uwagi. Także tak ja bym tutaj to podsumowała. Zobaczymy, moi drodzy, to chyba wszystko już z tego mojego czytania. Zobaczymy kartę anielską dla wagi. Myśl pozytywnie, no właśnie, to jest bardzo ważne, aby myśleć pozytywnie. Ja zawsze to powtarzam dla was, bo to później od pozytywnego myślenia pozytywne sprawy przychodzą w różnych aspektach życia. Moi drodzy, cóż, zobaczmy, kochani. Lenormand mówi, że jest nieszczerość, fałsz, plotki. Z drugiej strony porozumiecie się i będzie z tego radość. Ale widzicie, jednak ten fałsz wychodzi koło was. Także, drogie wagi, to będzie wszystko na listopad. Zaglądajcie na playlisty. Jeśli jesteście fanami, fankami tych filmików z cyklu Wybierz kartę, wybierz kamień, to tam jest ponad 50 pytań, ponad 50 filmików z różnymi zagadnieniami. Także zapraszam na playlistę oraz do kart dnia i tygodniówek. Pozdrawiam raz jeszcze.